Siema! Dzisiaj jest sobota i robimy to, na co tak wiele osób czekało, mianowicie karmimy pająki. Ja tymczasem więcej nie przedłużam, bo czeka nas 10 minut karmienia. Aha, a jak Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. Tutaj mamy prawie dorosłą samiczkę Brachypel mahamori. Jak widzimy, no ta kosteczka już trochę chyba jest za mała na nią. Trzeba będzie o czymś większym dla niej pomyśleć. Widzicie, tutaj po prawej stronie jest wylinka. Niedawno wyliniała i słuchajcie, jest naprawdę przepiękna, więc na pewno chętnie chapnie świerszcza. Ty, bo tak świerszcza zgniotłem, że się nie puści od pęsety. O, dobra, jest. Ajajaj, ale zjadłam. Ładna, co? Całkiem ładna. Tutaj mam trzy Euskorpius hadzi, które mi zostały z wycieczki w Macedonii. Już wam je pokażę. No wiecie, nie cackam się pęsetą z tymi skorpionami, bo to naprawdę przecież... No mógłby mnie nawet ugryźć i niewiele by się tutaj wydarzyło. To są, wiecie, takie łagodne... No łagodne i bardzo mało jadowite, więc nie ma się co przejmować nimi. I tutaj są trzy sztuki. Dwie teraz, które widzicie, no i trzecia jest tutaj. Też nie chcesz? Może jednak? Nie, nic z tego nie będzie, słuchajcie, nie są głodne. Podrośnięta samica Davus pentaloris. Chapnie czy nie chapnie? Oczywiście, że chapnie. Bum! Szybka akcja. Wrzucimy jej jeszcze jednego. Może się skusi. No jest wychudzona, słuchajcie, także... Po tej paczce. Ajajaj, dawaj drugiego. O, jeszcze jeden. Dali jeszcze jednego. Nie, ale on ucieka. Sceny dantejskie, słuchajcie. Dajmy jej trzeciego. Chcesz czy nie? Potem sobie zjesz. Dobra, to dalej. Tutaj mamy moją tarantulę z Albanii. Niestety tak się złożyło, że jakiś czas temu umarła ze starości, wiecie. Jeszcze po drodze złożyła próbny kokon, no i niestety na chwilę obecną odeszła z tego świata. Samica Linotele megateloides. Pasiemy ją, słuchajcie, przed kopulacją. Ja tutaj używam patyka z tego względu, że jest taki agresor, że nie chciałem, żeby sobie helicery połamała na tym metalu z pęsety. No, będzie co oglądać. Mam nadzieję, że ta kopulacja wyjdzie i będzie super odcinek. Zobaczmy, czy dorosły samiec Linotele megateloides będzie głodny, ale słuchajcie, dość jest chudy, a jeszcze jest młody, więc wydaje mi się, że on sobie chwyci świerszczyka. Wow, widzieliście to? Było bardzo szybko. Dolichotele diamantinesis, jeszcze przed wylinką, zaraz zobaczycie jego już po wylince. To są takie archiwalne wideo, które po prostu zbierałem, żeby nagrać fajny odcinek. Bardzo ładne pająki. Naprawdę, już nie mogę się doczekać, aż będzie większy i większy i niech to będzie samica. Jest bardzo głodny, więc myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, słuchajcie, żeby on tutaj zaatakował. Proszę bardzo, szybka akcja. Serico Pelma SP Boquet, jeszcze młodsza, też archiwalne filmy. Jak widzicie, no serii się rzucają po prostu za każdym razem, w każdej ilości. Super pająki, naprawdę. Bardzo polecam Serico Pelma. Prezentuję wam jeden z nowszych broplastów Serico Pelma SP Boquet. No nowszych dlatego, że całkiem niedawno robiliśmy to na wizji. Widzicie, trzykrotka mi żyje, nie zdechła i rośnie ciągle, więc nie jest źle. O, to tarara, ale jest, nie? To jest L4 czy L5, słuchajcie, to jest bydle, naprawdę to jest bydle. I ona jest fajna, bo ona się tak aktywnie rzuca na ten pokarm. No, ona wiecie, na co ona czeka? Żeby ten świerszcz po prostu na nią pobiegł. Dobra, rzucamy go i patrzcie, co się dzieje. Wow! Co się stało? On się chyba przykleił do niej. Mamy trzylobrachy z SP Electric Blue, jeszcze jak były w stadium L3, a teraz mam obie sztuki, które są L4, więc zaraz je zobaczymy. Szybka akcja, co? Przed nami trzylobrachy z SP Electric Blue. I po sprawie. No i mamy drugiego trzylobrachy z SP Electric Blue. No i słuchajcie, on też wyliniał niedawno, no i jest gotowy na zmianę matchboxa. Ale zanim mu zmienimy tego matchboxa, to dajmy mu się najeść. Ło, patrzcie, jak zaatakował bardzo.
Oj, fajnie widać te odnóża, które tutaj zaczynają być elektrycznie niebieskie. Widzicie ten połysk? O, jaki fajny już jest. Dobra, puszczamy mu tego świerszcza. Hop, i w norce. Awikularia też L3, a zaraz sobie zobaczymy L4. Też bardzo fajne pająki, mega lubię młode awikularie. Tylko że one tak strasznie długo, mam wrażenie, dorastają. Wiecie, jak już osiągną takie L5 i L6, to już zaczynają lecieć, ale do L5 masakra. Ona teraz jest w stadium L4 chyba. Ło, ale jest głodna. No dobra, atakuj. O, walka naprawdę na całego. Kurczę, szkoda, że się schowała. Dorosła samica Pecyloteria ornata po kopulacjach. Słuchajcie, jest coraz grubsza, naprawdę. Mam wrażenie, że nie chcę zapeszać, ale wydaje mi się, że ten kokon może być niedługo. To jeszcze jest przed kopulacjami, to akurat ten konkretny urywek był nagrywany. Ale teraz ona jest naprawdę spuchnięta, mówię wam. O, widzicie? No, nie mogłem tego nagrać, bo teraz trzymam terrarium i widzicie nawet moją rękę tutaj. Trzymam korek tak, żeby on nie wypadł. No, ale jest tutaj nasza poefasciata, która dorwała świerszczyka. Dorastająca samica Pecyloteria metallica. Słuchajcie, gotowi na show, bo to będzie wyglądało naprawdę nieźle. Staramy się ją. Też wiecie, nie chodzi o to, żeby ona tak szybko chwyciła tego świerszcza, tylko żeby wyszła trochę dalej. O, ale mało widzieliśmy, cholera. Chociaż ruszmy terrarium do tyłu. No ona sobie, słuchajcie, siedzi tutaj najczęściej. O, ale ona wyszła do góry. Może damy jeszcze jednego, co? Piękna. Ojej. No musicie przyznać, że ta skrada serca. No i teraz Poe sobie będzie przyrządzała swoje świerszcze. Troszkę je opatuli pajęczyną, troszkę je przemieli, żeby w końcu je przetrawić. Ale jest piękna, co? Nie, no normalnie... Wow. No dech zapiera, naprawdę. Nie wiem, czy wiecie, ciekawostka na temat Pecyloteria metallica. One w naturze, słuchajcie, żyją na 100 km kwadratowych w pewnym parku, którego nazwy nie pamiętam, w Indiach. I wyobraźcie sobie, 100 km kwadratowych. I one stwierdziły, my na tych 100 km mamy najlepsze warunki, nigdzie indziej się po prostu nie tykamy. No i rzeczywiście, no, totalny rarytas. Może kiedyś uda się je tam w naturze spotkać, ale słuchajcie, nie sądzę, to już by było za dużo szczęścia na raz. Dorosła samica Pterinohilus murinus usambara. Staramy się ją troszkę bardziej tutaj... Ło! Widzieliście tą akcję? Bez owijania w bawełnę. Dorosła samica Psalmopeus reduncus z ostatniej paczki niespodzianki. Jak widzicie, mniej więcej tak jej pojemnik wygląda po tych, powiedzmy, nie wiem ile ona tutaj siedzi, myślę, że z półtora tygodnia. Jest głodna, w związku z tym na pewno zje. Prezentujemy takiego tłuściożka. Samica świerszcza kubańskiego ląduje tam. 3, 2, 1. O, widzicie? To jest szybka akcja. Tutaj zaraz się wydarzy, ale pomogę tej akcji trochę. Hyc! Wow, ale to było dobre. Świerszcz, słuchajcie, skoczył jak normalnie piłka do kosza wpadła. Ajajaj, ale jestem fajna i złota. Może jeszcze jednego, co? No, weź se. Ajajaj, pyszny masz. Ojejku, ale byłam głodna. No dobrze, a trzeciego? No słuchaj, jak dają, to wiesz. Nie, już nie, już nie. Dobra, to już nie. To dalej. Pecyloteria subfusca sp. Lowland. No i słuchajcie, pecyloterie te konkretnie, one sobie żyją w naturze na Sri Lance, więc być może by tam w przyszłym roku próbować uderzać na Sri Lankę. Byłoby całkiem fajnie, nie? Zobaczyć taką, tym bardziej, że te subfuski to są takie piękne, słuchajcie, że ja nie mogę, naprawdę. Zobaczycie ją teraz.
A pamiętajcie, że ona dorasta. Ona jest niczym jeszcze. Bo jak chce bardzo, nie chce wychodzić, tylko nóżkami chce go zgarnąć. No niestety mała, jak chcesz jedzenie, to musisz się pokazać. Skryte są topoły, wiecie? Ale naprawdę liczę na to, że nam się pokaże. Ojeju, prawie. Prawie go miałaś. Wyjęłaś, nic ci nie stanie, jak się pokażesz. A, upadł mi, no i go złapała, wiecie? Także, no miała czego chciała, dostała świerszcza prosto do domu. Tutaj jest grupówka naszych Neo Holotele Incei Gold. I słuchajcie, one tutaj sobie zaczęły, no całkiem dobrze radzić. Są L2 w ogóle, już głównie. Nie wiem, ile tutaj ich zostało, ile zostało zjedzonych, ale są L2, więc fajnie. Widziałem, że to już naprawdę trochę ich poliniało. Spróbujmy sobie w takim razie wrzucić trochę świerszczy. Jest szamka, więc jest poruszenie. Wow, ale walka. Jest, słuchajcie, walka o jedzenie. Na dzisiaj to tyle. Wszystkie techniczne uwagi polecam wam zgłosić w komentarzach, czyli na przykład, o zając, zrobiłeś to i to fajnie, ale to i to zrobiłeś źle. Taka konstruktywna krytyka jak najbardziej na mnie działa. Wszystkie linki pod filmem. Mamy tam na przykład fanpage na Facebooku, grupę, słuchajcie, na której są bardzo fajni ludzie i ogólnie otoczka jest świetna. I Instagram, na którym często wrzucam jakieś fajne instastory z backstage'a, więc też warto zaobserwować mnie tam. Tymczasem z mojej strony to jest tyle. Trzymajcie się i miłego weekendu. Hej!